My po to idziemy do wyborów, żeby jeszcze raz pokazać, że potrafimy rozliczyć, potrafimy ukarać sprawców przestępstw, a równocześnie potrafimy także pogodzić polskie rodziny. I to wam też przyrzekam, że stanę na głowie. Zrobię wszystko, żeby to nasze zwycięstwo oznaczało rozliczenie, ale też pojednanie po tym, jak ich rozliczymy. Chcemy kompetentnego, mądrego, uczciwego rządu, który uczy wszystkich, siebie też, szacunku do innych, uczy szacunku i respektu do każdego człowieka, niezależnie od tego, skąd jest, jaki kolor skóry, jakie wyznanie, a równocześnie prowadzi mądrą, odpowiedzialną politykę migracyjną.